Halo, halo! Kolejny odcinek. Dawno sobie nie grałem. Znaczy grałem, bo musiałem zmniejszyć to terytorium, te zagrożenie na terytorium i tak dalej. Jak picie takie osi. Wszystko dzisiaj wypiłem, ty. Cały zapas na rok. Zaczynajmy zatem. Kurde. Dobra. W skrócie, lecimy po farbę, bo potem jak obniżyłem od razu zagrożenie na terytorium z bojówki, wyskoczyło mi, że generalnie to mam jechać tutaj. To dygamy. Jak widać jest sniper rifle. Ale sniper rifle to nie jest dla nas problem, my kozaki jesteśmy. Sniper rifle? Takich to ja mam na strzała, tylko bardziej bym się tym po lewo obawiał, że mi mołotowem na mordę, kurwa. A to my odbijamy ten. O, to przypał. Nie spodziewałem się odbijania bazy w dzisiejszym odcinku. Dobra, tam jest sniper rifle. Dobra, czekajcie, może przydałoby się ściągnąć sniper rifle'a. Patrzcie, bierzemy tego, chowamy się, unik. Jest. Tu jest. Gdzieś jeszcze jest sniper. Tam jest. Kurwa, ile tych sniper rifle? Dobra, drugi. Dobra, ezy. Ja zrobiłem też misję poboczną, która daje mi, że jeżeli wejdę albo do spojówki, albo do jetta, to daje mi to. Słuchajcie, bo jest troszeczkę gra za głośno. Ja sam siebie nie słyszę. To mi się nie podoba generalnie. Jak na 10 bym ustawił wam tu troszeczkę. Podgłośnił. Tak, do minus 4. I słuchajcie, bo generalnie tak, jak sobie tam wejdę do tych na ich terytoria, to dostanę darmowe strzały. Naboje, znaczy w sensie. Na OBS-a kliku. Dobra. Powinno być git. I w ogóle, że jest git. Dobra. Co do chuja? Gdzie to jeszcze? A, tu jest ten jebany cwel. Dobra, i myk batona. No, to se nieźle postrzelał. Takich batonów to na strzał. Dobra, generalnie. Tu by się. Nie da się. To mogę strzelić. Bramę? Harpun poziom czwarty. A, tam widzę. Myk po przedpolu. I myk elegancko. Mocna konstrukcja? Nie ma mocnych na Magnum Optus. Allahu Akbar. Pewnie, że się udało, mordziaty, co ty. Dobra, lecimy. Generalnie. W sumie. Już jesteśmy legendami, więc generalnie rozwalamy wszystko, co się da, i absolutnie każdy już o nas wie, kim jesteśmy, nie? Trudno się nie dziwić. Człowiek, który pokonał kurwa wszystkich. Ty, co jest grane? Stop. On to napierdala we mnie tym. A to ten ziomuś rzuca mołotowami. Kurwa, chory pojebie. Dobra, bo trochę się obsranet. Dobra, zabiję ciebie. Nawinąłeś się. Wiesz co, chodzi, mordeczka. Dobra, dobij go, ty Maxik, co ty robisz? Bo ja lecisz. Cześć. Jak tam się bawisz? Co tam? Ty, no uniki to ty masz niezłe. Ty to chyba kozak jesteś. A nie, czekaj. Zaraz, czekaj. Daj mi sekundę. I no Maxik wykończy twojego kolegę. Na furii też mogę tych batonów bić, więc to jest spoko. Dobra, no i chyba no nie taki kozak. Byłeś jednak tu? Co to było? Słuchajcie, mam już w chuj tych punkcików tego. Jak to się nazywa? Punkty, kurwa. Tego typa, co możemy ulepszać maksa. Ty, a w menu nie możemy? Jest max. No właśnie, bo ja tego w ogóle nie ule. Ja tego w ogóle nie ulepszałem. Jestem głupi w chuj. Pastet? Ej.
Ja tego nie ulepszałem, co masz. Ty, ale możemy ci kurteczkę dać jakąś, kozak. Okej. Ale kozacka! O kurwa. Max kozak. Ale dzik. Ale dzik. Dobra, bierę wszystko. Ty, ja tego nigdy nie ulepszałem. Zawsze inwestowałem w jakieś autko. Kto mógł wiedzieć? A to ja nie muszę tak po kolei. O, that's fail. Ilość do strzelby 10. Dobra, to bierzemy to też. Teraz będziemy mieli 10 strzałów, czajcie bazę. Oj, 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 smarna twarz. Max jest nieogolony i ma rozczesane włosy. Sprawdźmy to. Jak Max Scott, ty możemy tak robić? Oka. Oj, tu Max wygląda jak kozak, fuj. A czekajcie, sprawdźmy jeszcze. No nie, tu wygląda trochę jakby. Generalnie. No tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Mówi smaru na twarzy. To wygląda jak. Nie człowiek. Tu wygląda jak debil. Tu wygląda spoko, w sensie. A takie. To. No takie wiecie, no chyba weźmiemy standardowo, albo takie dłuższe włosy mu damy. Jak trochę kozak teraz wygląda. No zrobimy tak. Strzelba? Trzecia lufa? Ty bez kitu, że ja tego nie ulepszam przecież jak debil. Czemu ja tego nie ulepszałem? To jest kurwa dobre pytanie generalnie. Ale trochę osioł ze mnie, ale. Dobra, teraz Maksik to jest chyba kozak. Ty Maksik, Maksik to Maksik? Ty, bo teraz wygląda jak ktoś inny. Maksik, czy to ty? Możemy mieć trzy noże. No to jest teraz pozamiatane generalnie. Ty, jak ja bym. Czemu ja od razu? Ja mówię, co odcinek, czy co moment, kiedy miałem grać w tą grę, mówię, o, ulepszę sobie. I kurwa ciągle zapominam, mówię, znaczy nie ulepszę, tylko że o, sprawdzę sobie co to jest. Kurwa zapomniałem. 72 razy. Amunicja do grzmotu. Ciągle furkę nam ulepszałem, co w sumie bez sensu, bo tak średnio w ogóle. Jak się bije to raczej tak na pięści, bo furką tak średnio mamy szansę. Uuu. Cześć. Dobra, zobaczymy jak to działa. A jak jest furia? Aha, czyli tak działa furia, okej. Okay. Czaję, znaczy furia, w sensie taranowanie w biegu. Ej, co wy tacy szybcy jesteście? Ej, co jest? Ej, mordeszko. Kiedy wy to dobrzy jesteście? Ej, no ziomuś, pojebało cię. Czym do ludzi? Ty pies, czym do ludzi? Dobra, Max jeszcze tam. W razie czego. O, insygnia. Insygnia z Cortusa. Ty, ta kamerka nie jest inaczej? Tak, albo. Nie, to chyba mój fryz, dlatego wyglądam dziwnie. Znaczy, zawsze wyglądam dziwnie, ale dzisiaj to tak jeszcze bardziej. Dobra, mnie nieważne. Dobra, dawaj tu Maksik. I generalnie nagrywam w innej, inaczej troszeczkę to wszystko wygląda w tym momencie. Zmieniłem ustawienie, to znaczy wziąłem, mówię, ty Zenek, u ciebie to działa, bo się dźwięk spóźnia, przepraszam za to. Ale no wiem i mówię, ty Zenek, a wy no daj mi swój, nie? On wydał mi i generalnie wszystko mi się spierdoliło i więc jest inaczej zupełnie. Chciałem to naprawić, dobra. Czytajmy. Kochanie, cała sieć elektryczna leży, przesyłam ci ten list w nadziei, że chociaż ten szajs nadal działa. Powiem ci, co się stało wczoraj w nocy pod naszymi drzwiami. Jakieś dzieciaki
Odpaliły radiowóz, ludzie zaczęli strzelać, rzucać kamieniami i w ogóle zostań w chacie, zjawię się tam w niedzielę, tutaj nie jest bezpiecznie. Właśnie. Ja nie do końca wiem, co się dzieje, ale coś było, że jakaś woda z oceanu zaczęła jebać, w sensie, że śmierdzieć. I że poprzednio też pisał, i że generalnie. I nagle ludzie zaczęli wariować. Nie wiem, czy to też tutaj jakiś wirus? Może te typki to one właśnie wirusem, pod wpływem wirusu tak zwariowały i później ten, nie wiem. Ja myślałem, że po prostu, że. Maksik, bo jak ja ci pierdolnę kiedyś, to cię krew nagła zaleje. Weź ten kurwa, nie możesz wziąć noża. No, więc generalnie to tak średnio wiem, o co tu chodzi. Pomyślałem, że po prostu cały świat zwariował i tak dalej. A tutaj się okazuje, no, że wiecie. Tutaj jakoś się nam ta zagadka rozwiązuje. Powoli. Coraz więcej części układanki znajdujemy. Także no ten. Dobra. A my po tą farbę jesteśmy, dobra, spoko. Dzień dobry, ja po farbę. Halo? O kurwa, ale to długie, wysokie. No nie, no, not that przycisk. Noże mamy kurwa cztery. Ale słyszeliście muzyczkę? Ustawione to było, nie? Słychać było muzyczkę, nie? Że było takie, żeby nas wystraszyć trochę, nie? Czemu go Maksik nie zrzucisz na przykład? Dobra, karniak nożem mam ich kurwa. Nie wiem czemu on nie weźmie teraz tego noża, ale gra uznała, że to będzie zbyt OP chyba. Co jest trochę głupie. Bo to tylko mechanika, która gdzieś tam ma nam utrudniać tą grę, ale. Jasne, mogłoby być za łatwo i tak dalej, spoko, nie? Ale. Ty no, ale nie wiem. Dobra. Siema, dodam. Ty no jakoś kurwa tak. Jak myra jakoś tak. Ty no nie wiem. Dziwnie. Dobra, tu nic nie ma. Maxik dygaj. Dobra, myk. Dawaj tą farbę ty. W sensie, narażamy śmierć o farbę. Coś. Martwy mochłapem. Ty martwy to ty zaraz będziesz. To jest jakiś boss, ty. Ty no nie wiem. Kurwa, co jest? Czemu mnie zajebaliśmy? Ty tak z ciekawości, czemu mu nie przejebaliśmy? I za ile? Za kurwa dwa? Za ile my możemy bić? Chyba widzę, że tak z niczego to mu tak średnio cokolwiek robimy. To jest jakiś pojeb ten boss chyba. I w plecy, i myk, i myk, i myk, i myk. Rany to ja nie lubię bossów, ale. A ten to jakiś wyjątkowo easy jest. No chodź, śmieciu. Aha! To ja widzę, że tak średnio mu cokolwiek zadajemy. Kurwa mać, ale za mało nam przyjebał, ty. Ezy. Ta kurwa jedną. Nie wiem, piątą HP? Myślałem, że od razu tam pół HP jak ten, ale. Nie gadaj, już myślałem, że nie mam broni. Idealnie wyliczone są broni, widzę. Karniak nożem? Wydaje się fajnym rozwiązaniem, karniak nożem. Czy no, średnio wyszedł karniak nożem.
Kolos w glinianych nogach. Odblokowany. Osiągnięcie. Tak. Kolejny obóz przejęty. Zrobione. TZPZ. Jak miał ten boss, to ja bym zadał do tego, do tytuła. Do wyświetleń by było więcej. Znaczy ten, żeby było wiadomo, o czym odcinek jest, nie? Tak, właśnie to. Dobra, tu jakiś baton. Porobione. Dobra, to mamy tą farbę, da? Znajdź niezbędną karoserię. Gdzie jest ta karoseria, ty? Wait, 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 wait. Ja zawsze tak ustawiam, że... Dobra, nie chcę mi się szukać złą. Weźmy, nie wiem, dygnijmy se. O, tu idealnie by było. Dygnijmy se tu i będzie git. Na przykład zbieranie złomu. Dobra. Czaj, to chyba odblokowałem, tak mi się wydaje. Bo też zrobiłem to właśnie z tą siarką, te zadania poboczne na live'ach. Do których zapraszam oczywiście. Streamy codziennie, nie licząc na przykład dzisiaj, bo mi się kurwa nie chce. Ale tak, to staram się codziennie. Więcej was matka nie miała, dobra. Karoserie, wszystkie karoserie dla Magnum Optum można znaleźć w miejscach przeszukiwań na Białej Równinie. Dobra. Mam nadzieję, że giereczka nie jest za głośna. Widzę, że mój mikrofon jest o wiele głośniej. Trochę się cykam i mam nadzieję, że... Karoserie Wild Hunt? Tylko jak tam mamy wejść? Pewnie kurwa źle jadę z nędzmie. Oczywiście, że źle jadę. 90% jadę źle. Chciało szukać gierkę, gra oszukała go, no. Typowy ja. Dym? Jaki dym, kurwa? Ja tam dymu nie widziałem, ty. O, 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 tu coś jest. Dobra, chyba ogarnięty. Zostań. Maxi, czy ty jesteś ślepy, kurwa? Aż ci krew, kurwa, na plecach. No, nie wejdź w pułapkę, no kurwa. Dobra, tych batonów to tam na strzała. No na dwa, no na dwa, dobra. Dobra, co mi z tą bronią szarżujesz, ty? Szanujmy się, tak? Dobra, weź, nie wiem. Weź wyjść z tą bronią, nie wiem, wejdź w pułapkę, zabij się czy coś. Dobra, Maksik. No Maksik jak zwykle tam poprawił, widzę. Nice. Jakaś część jest. Czego? Ekipa sprzątająca. Część projektu, którą można wykorzystać. Nie wiem do czego, ale okej. Okay. Nie wiem, co daje magazyn w tym. Może i mamy 300 tego. Dawaj maksa, ulepszamy na maksa. Ty. Maksa, ulepszamy na maksa. Wrzołon? Ruch egzekucji przy pomocy strzelby, który natychmiast zabija cel i wywołuje w pobliskich wrogach przerażenie. Nie wiem, brzmi fajnie. Wrzołon? Wrzołon. Kurwa, po polsku się muszę nauczyć czytać. Kontra łamiąca koń. Zadaj potężne obrażenie i ogłusz wroga za pomocą tej potężnej kontry. Spoko. To teraz będzie bardziej efektownie, będziemy łamać kończyny. Spoko. Generalnie, szanuję. Szkoda, że mam tylko jeden cios łamiący kości i pięciu przeciwników. Dobra. Co tu jest ciekawego? Kanister, niepotrzebny mamy. Włom, a weźmie się, autko. A, autko chyba bierzemy teraz, czy co? Zbierz łącznie 300 sztuk złomu. Serio? Właśnie wydałem kurwa... Znaczy 600. Właśnie wydałem kurwa 300 na ulepszanie maksa. A i twój. Dobra.
Także tu chyba zakończymy, słuchajcie, bo generalnie to no, muszę zebrać 600 sztuk złomu. A powiem, to będzie raczej niełatwym zadaniem. Trochę to zajmie. Więc tyle, trzymajcie się ciepło i widzimy się już jutro, jak codziennie o godzinie 18. Trzymajcie się i jo, jo, jo.